Zapraszamy Państwa do wysłuchania 2363 odcinka powieści radiowej W jezioranach. No Justka, ja bym się nie chciała wtrącać w Twojej sprawy, ale ty chyba trochę za bardzo narzekasz, wiesz? W końcu nie pije, za spódniczkami nie lata, pracuje od świtu do nocy. I co z tego, kiedy z tej jego pracy nie ma żadnego pożytku? Tylko długi w banku coraz większe. Taka jest prawda niestety. Pies też cały dzień biega z kąta w kąt i nic z tego nie wynika. Ale jednak odbudował dyskotekę po tej bijatyce, nie? A jakim kosztem, to już nie pytasz. A jeśli mu znowu wszystko zdemolują, to co wtedy? W dodatku uparł się, żeby tę całą tanzbudę poświęcić. Czy to się da zrozumieć? Kiedyś za babami latał, a teraz zrobił się z niego święty jak z obrazka. Może to pokuta za dawne grzechy. Od rana do nocy musi pokutować. Mało, że ciągle do księdza lata, to jeszcze w dyskotece potrzebuje święconej wody. Zresztą już raz miał święcić i sami wiecie, co z tego wyszło. Ja myślę, że ty jesteś niesprawiedliwa. To przecież normalna rzecz, że się święci nowy dom albo nowy budynek. Taka jest prawda. Nawet samochody ksiądz kropi na świętego Krzysztofa. Ale to nie kosztuje tyle pieniędzy. A to ksiądz Piotrowski aż tyle zażądał? Nie o to chodzi. Ksiądz od Zenka grosza nie weźmie. Ale ile ten bankiet będzie kosztował? Jaki znowu bankiet? No, poświęcenie lokalu to przecież święto. A jak święto, to muszą być goście, jedzenie, coś do wypicia. A co znowu za goście? Przecież tam tylko młodzież chodzi. Ale Zenek chce, żeby uznano jego dyskotekę za ważne dla gminy miejsce wychowywania młodzieży. Dlatego będzie wuj. Wasiak? No, zresztą on sam wszystko wypija, potem jeszcze trzeba będzie go trzymać za kołnierz, żeby po pijaku nie wsiadł do samochodu, jak już mu się zdarzało. A poza tym ma być starosta. Starosta na poświęceniu dyskoteki? A temu co się nagle stało? Wiesiek Sroka go namówił. No tak. Teraz to z niego wielki polityk. A o tatusiu ubowcu wszyscy zapomnieli. Prawdę mówiąc, ten bankiet to pomysł Wieśka. To będzie taka, jak to on mówi, integracja władz gminnych i powiatowych na gruncie kultury. Chyba prędzej na gruncie butelki. No właśnie. Poczekaj. Justka, to jak to ma być? Oni się będą integrować, a Zenek będzie za to płacił? Na to wychodzi. Ale on mówi, że jak chce się prowadzić interes, to trzeba mieć układy we władzach. I taka jest prawda. No, ale rząd przecież tyle mówi, że nie ma być układów. No, to w Warszawie ewentualnie może nie być, ale u nas w gminie to po staremu. Był Wasiak i jest Wasiak. Radni są częściowo nowi. Mhm, na przykład Wiesiek Sroka. No i co w tym złego? Obrotny, bystry. A tatuś? O Jezu, całe życie będziesz mu wypominał. Syn za ojca nie odpowiada. Ale coś dziwnie, Wiesiu do ojca podobny. Ty starego Sroki nie znałaś, ale ja go dobrze pamiętam. Jak ci się nie podoba, że źle wybrali, to czemu żeś sam nie kandydował, co? Adam ma sporo racji, Jolu. Wiesiek jest sprytny, ale ręce mu się zginają tylko do siebie. Nieraz mojego Zenka wpakował w kłopoty. A mówiłeś, że mu pomagał. No tak, pomagał. Że teraz święty Boże nie pomoże. Taka jest prawda. A ja też myślę, że gdyby Zenek się z Wieśkiem nie zaprzyjaźnił, na pewno by nam się lepiej powodziło. A choćby teraz ta sprawa z naszą Agnieszką. Ale co Wiesiek ma wspólnego z Agnieszką? Niby nic, ale cały czas ją podbechtywał. No. Przyjemnie mieć swoją dyskotekę, co? Ty tu teraz będziesz królową balu i tak dalej. Niby na żarty, ale tej głupiej zupełnie się w głowie przewróciło. Oj, 16 lat, niebezpieczny wiek. W ogóle na dniu nie panuje. Nic, tylko by z chłopakami się prowadzała, co z nauką. Gdzie się ją udaje pogonić, żeby nad książką przysiadła? Oni wszyscy do zabawy pierwsi, a do nauki ostatni. Co się teraz w szkołach wyrabia, to ludzkie pojęcie przechodzi. Jakieś prześladowania, samobójstwa. Bo niepotrzebnie zachciało im się tych całych gimnazjów. Bez przerwy reformy, a o skutkach to nikt nie pomyśli. No, nie trafią na inwestycja, taka jest prawda. A już najgorzej z tym seksem. Jak my byłyśmy młode, to owszem, też dziewczyny lgnęły do chłopaków. No tak patrzysz, no tak było, no. To jak zwykle. Ale teraz wszędzie tylko seks. W telewizji, w reklamie, pisemka jakieś sobie kupują i takie tam same głupoty. Jak to dobrze, że Paulina ma dopiero 13 lat. I że jej jeszcze to wszystko nie dotyczy. Nie dotyczy? Uważaj, żebyś się za późno nie obudziła. Teraz to nawet 13-letnie dziewczynki potrafią zachodzić w ciążę. No, no pasem trzeba, jedną z drugą, no, i taka jest prawda. Wiesz co, ty sobie sam pasem przylej. Może ci trochę rozumu przybędzie. Z dzieckiem to trzeba mieć kontakt. To jest najważniejsze, a nie pasem. A ty niby masz z nią kontakt. Przyleci, chwilę posiedzi i zaraz znowu gdzieś leci. No tak, to teraz też gdzieś poleciały z Agnieszką na wieś. Nawet nie wiadomo gdzie. Szlajają się pewnie z jakimiś tam... Adaś, ty jesteś po prostu... Paulina, to jeszcze dziecko, no co ty... Najgorzej jak dzieci mają dzieci. Ja na Paulinkę złego słowa nie powiem, ale
Ale Jolka, powinnaś na nią uważać, no. To fakt. Z Agnieszką też mi się wydawało, że jest jeszcze dziecinna, niewinna. Dopóki nie zniknęła na całą noc. No bo z młodymi dziewczynami to jak z jajkiem. Wszystko pięknie, póki się skorupka nie stłucze. Wiesz co, weź się zamknij, dobrze? No co, już pożartować nie można? To jest takie głupie żarty. No wiesz, nie takie głupie. Ja sama się obawiam, czy ona już, no wiesz... Kto ją upilnuje? Ona bez przerwy się w kimś kocha. Mnie się już oni wszyscy poplątali. No i chwała Bogu, gorzej gdyby się kochała w jednym i jeszcze w domu nic nie mówiła o tym. Jak nasza Paulina na przykład. Paulina się w nikim nie kocha już, ty się... A skąd wiesz? Przecież ci taka nie powie, że ją goni jak kotkę w marcu. Cicho, bo właśnie idzie chyba. I wtedy Czarek złapał się za serce i wyskoczył przez okno. Ale z niego świr. A co tak was śmieszy, co? Nic, takie tam głupotki. Paulinko! Słuchaj, wiesz co, ja bym chciała z tobą pogadać. A co ja znowu zrobiłam? Nic nie zrobiłaś, no to chyba normalne, że mama chce porozmawiać z córką, nie? Bo ja wiem, pewnie normalne. Tylko o co chodzi? Wiesz co, chodźmy do twojego pokoju, ciocia z tatą mają tutaj swoje sprawy. Tylko byśmy im przeszkadzały, dobra? Możemy iść. Słuchaj, ten Czarek, co żeście tam mówiły, ten, co tak wydzwania do ciebie, to... A ty skąd ty masz te wisiory w uszach? Zamieniłam się z Majką. Co mama nagle taka ciekawa? Świerkowa coś na mnie nadawała? A miałaby co nadawać, tak? Nie, ja nic złego nie zrobiłam. No ja chciałam z tobą porozmawiać o chłopcach. Na pewno ci się jakiś już podoba, nie? Tam mamo, oni są tacy głupi. Ale co, żaden ci się nie podoba? Nikt? No, jeden to mi się bardzo podoba. Ja się w nim kocham na śmierć i życie. Znam go? No pewnie, on jest taki śliczny. A kto to jest? Co to jest za chłopak? To nie jest chłopak, tylko dorosły mężczyzna. Ma nawet żonę, już drugą, a może nawet trzecią. To ty się kochasz w żonatym mężczyźnie? No, ja też bym chciała być jego żoną. Nawet piątą. Tylko to może być trudne, bo on jest innej religii. Przestań się wygłupiać. Przestań się wygłupiać. O kim ty mówisz? No nie wie mama? To jest Tom Cruise. No co? Jesteś... Starsze też się w nim kochają, a ja bym dla niego... Dobrze, dobrze. Wszystko rozumiem. Ja się w twoim wieku też kochałam w aktorach. A ja to się kochałam w Januszu Gajosie najbardziej. Tym z czterech pancernych? No, ale wtedy to był szał. A widzi mama? No tak, tylko że mnie chodzi o co innego, wiesz, bo pewnego dnia się pojawi w twoim życiu taki, no, normalny, zwykły chłopak z jeziora albo z okolicy i zaczniecie, jak to się mówi, ze sobą chodzić. Magda z jednym chodziła. 3 tygodnie. Potem on zaczął chodzić z Anką. No ale zaczniesz chodzić z kimś na poważnie, no i kiedyś ten... Chłopak pewnie będzie chciał, żebyście... No to są trudne sprawy, wiesz? Chodzi o seks? No tak, bo widzisz, to... Ja już wszystko wiem, mamo. W necie są takie... No ale to nie będzie w necie. To będzie naprawdę. I on będzie chciał, żebyś ty pierwszy raz będzie cię na prawdopodobnie namawiał, że... Teraz są inne czasy, mamo. Jedna dziewczyna to wystawiła swoje dziewictwo na aukcji. O czym ty mówisz? Na jakiej aukcji? No w necie są takie aukcje. Kto da więcej? No i ona podała, że kto da więcej, dostanie jej dziewictwo. Co ty za bzdury wygadujesz? Przecież to jest coś strasznego. Oj, mama, ale ty jesteś cofnięta. No ja mam nadzieję, że tobie takie coś nie przyjdzie do głowy. No nie, ja jestem za miłością. Ale wszyscy o tej dziewczynie mówili. Cały świat. Wiesz co, ja bym jednak wolała, żeby o tobie cały świat nie mówił. A ja bym chciała, chociaż raz, żeby na wszystkich portalach pisali. No a może lepiej, gdyby pisali o twoich osiągnięciach, nie? A nie. O, matko Boże, ja staram się być nowoczesna, otwarta, ale jak ja słyszę takie beznadziejne rzeczy, to... Paulinko, ja cię o jedno proszę. My zawsze rozmawiamy ze sobą szczerze, nie? Tak, mamo. No, i ja mam do ciebie prośbę. I dalej tak z sobą rozmawiajmy, dobrze? Co by się nie działo? Tylko, że nic się nie dzieje. No dobrze, ale jakby się działo. A zawsze się może dziać. Zawsze się może coś wydarzyć. Umowa stoi? Może być. No dobrze. A Agnieszka ci podobno miała z matematyki pomóc, tak? Agnieszko, Paulina czeka z matematyką. No, i czego się dowiedziałaś? No, Paulina się kocha w dorosłym żonatym mężczyźnie w innej religii. Co? Jak ja zdejmę pasa, jak ja... Uspokój się, ty. To jest aktor. Tom Cruise. Tom Cruise, ale numer.
No bo przez chwilę myślałem, że... Adaś, ty, wyluzuj trochę. Ty wiesz, jaką ty masz minę? Zazdrosny tatuś. Chciałeś jechać do Ameryki, lać Toma Cruza, tak? Ale kino. No już dobrze. Już czekaj, Justyna. Ty nie skończyłaś o tym kredycie. To jak to w końcu jest? Jest tak. Musimy wziąć nowy kredyt, żeby spłacić stary. No i ma do nas przyjechać dziś wieczorem taki agent finansowy. Ale jak to, bez banku? Przyjeżdża do domu? No jak chcą od ciebie wyciągnąć procenty, to ci nawet do łóżka wlezą, taka jest prawda. No to jest jakiś taki specjalny kredyt. Szybko dają, nie potrzeba żerantu, wszystko się załatwia w domu. Na jaki procent? Wiesz, no nie wiem, Zenek z nimi negocjował. Justka, ja nie wiem, ale moim zdaniem ty nie powinnaś tego podpisywać. To mi coś mi to źle wygląda. Ale my mamy nóż na gardle. No ale to wiesz co, no to wszystko jedno. No przecież nie można się z jednych kłopotów pakować w jeszcze gorsze. A czemu nic nie powiedzieliście? No przecież nie jesteście sami na świecie. W końcu jest rodzina, nie? Ale rodzina też goła. Wszystko, co mieliśmy, poszło na chrzciny córki Marysio. Prawda, przecież to już... No wszyscy chcą, żeby chrzciny były jak należy. A najbardziej to dziadek, znaczy Edek. On w tej małej Krysi na zabój zakochany. Tylko, że z kasą u nich po udarze Edka też krucho. A Maryśka nie pracuje. No i co ci będę mówiła, musieliśmy mu trochę pomóc. Rodzice zresztą też. No Stasiek wziął w policji pożyczkę, żeby jakoś to tam... Chrzestny, to niech się stara. Z tymi chrzestnymi to osobne urwanie głowy. Za nic Stasiek z Izaurą nie mogą się dogadać. O wszystko się kłócą. Kto się czubi, ten się lubi. No niby tak, ale to się wydaje, że u nich to już za długo trwa. Ja nie wiem, ale to musi być wreszcie albo w te, bo to... Albo się żenią, albo niech każdy idzie w swoją stronę. Stasiek miał się z nią składać na prezent dla małej, a wyszło tak, że teraz każdy kupuje osobno. To ja nie wiem, co to jest. No i Stasiek przyleciał do nas po pożyczkę, bo tego, co dostał z policji, to mu zabrakło. Sami widzicie, musimy brać ten kredyt. Justyna, ja ci radzę, ty się nie śpiesz, ty się opamiętaj. Ty nie widzisz, że wytoniecie? Widzę. Pewnie tak musi być. No to ja mogę na to poradzić. Nie brać tego kredytu nowego. Co by się nie działo, nie brać. Kredyt to pętla na szyję, taka jest prawda. Ale Zenek mówi, że jak się dyskoteka dobrze rozkręci, to wszystko spłacimy raz dwa. Rozkręci się, jak karpie w stawie zaczną śpiewać baranim głosem. Ja ci mówię, nie bierz, no. Bo to jest jakaś podejrzana sprawa. Ja czuję, że z tego mogą być jakieś problemy, Justka, wiesz? Jak jesteście tak mądrzy, to znajdźcie jakieś inne wyjście w tej cholernej sytuacji. No i w tym rzecz. Jeden zobaczył światełko w tunelu, a to była lokomotywa. Taka jest prawda. Siedziałbyś cicho, jak nie masz nic do powiedzenia, to byś... Ty, a coś mi się przypomniał. Pamiętasz, Adaś, Wanda pokazywała mamusi informacje o kredycie, wiesz? Pamiętasz ten, który chciała wziąć na króliki, co je Tuśka tam miałaby hodować? Kurczę, tamten kredyt, ja nie wiem, to całkiem dorzecznie wyglądało. A jaki to był bank? No ja nie pamiętam właśnie, ale poczekaj. Poczekaj, zaraz się... Paulinko! Paulina! Tak, mamo? Idź tam do Edków i poproś o papiery tego kredytu, dobrze? Co tam chcieli wziąć na hodowlę królików. To ja pójdę razem z Pauliną. Tylko włóż kurtkę. Paulinko, słyszysz? Włóż kurtkę, bo zimny wiatr wieje. O co im biega z tym kredytem? Przyjechał do nas taki gostek z papierami na kredyt. Coś u was nie halo? Od rana do nocy tylko nawijają, skąd wziąć kasę. Raz nie wyrobiłam i zwiałam z domu. Nie mogłam wytrzymać tej wiecznej kłótni. A oni co? Myśleli, że to przez chłopaka. Oni w ogóle nic nie kumają. Wiesz, co dziś zrobiła moja stara? Zaczęła nawijać o seksie. Nie mów. Chciała mnie uświadomić, jak się robi małe dzieci. Ale numer. I co? Powiedziałam, że już się uświadomiłam, ale kazała mi o wszystkim mówić. To co, jak się z kimś pocałujesz, to masz lecieć mamusi powiedzieć? No, tylko że ja się jeszcze nie całowałam. Jak to jest? Super. A najlepiej to jest wtedy, kiedy on... Cicho! Co się stało? Tam, ktoś stoi w krzakach. Gdzie? No tam, koło płotu. Nie odwracaj się. Udawajmy, że go nie widzimy. Hej, dziewczynki! Poczekajcie! Udawaj, że nie słyszysz. Nie bójcie się, to ja, Włodarski. To pan? Ale nas pan przestraszył. A co, ja taki straszny jestem? No nie, tylko myśmy myślały, że ktoś się czai. Rozumiem, młode damy muszą uważać. A ja się nie na was zaczaiłem. Mam prośbę. Idziecie może do pani Wandy? No, idziemy. Tam jest Tusia. No i gdybyście mogły jej powiedzieć, no ale tak, żeby nikt nie słyszał, żeby wyszła na chwilę. A pan sam nie może pójść? Móc to bym może mógł, ale dajmy na to, nie jestem tam ostatnio mile widziany. A że jestem człowiek spokojny, z nikim nie chcę się kłócić. Same rozumiecie. Jasne. Wszystko powiemy, to znaczy Paulina powie, bo ja chciałabym z panem porozmawiać. Polecisz, Paulina? Mogę. A o czym chcesz rozmawiać? Potem ci powiem. Tylko zaraz wracaj, dobrze? Dobrze. No.
To jaką młoda dama ma do mnie sprawę? Pan ma taki biznes, prawda? No tak, mam firmę. Wiercenie studni, a ostatnio głównie usuwanie azbestu. A o co chodzi? Pan na pewno wie, jaki bank daje najlepszy kredyt. No proszę, nawet nastolatki chcą brać kredyty. Do czego to doszło? To nie ja, tylko moi rodzice. Strasznie się boję, żeby od tego kredytu nie było jeszcze gorzej niż teraz. Żeby był taki dobry, na niski procent. Powiem ci szczerze, jak przed proboszczem. Nie ma na świecie dobrych kredytów. Każdy trzeba spłacić. No ale są różne warunki. No są, ale jak... Ja tego grzechu na sumienie nie wezmę. Dajmy na to, źle ci poradzę, to potem będzie na mnie. Tu każdy musi sam kombinować. Nie mogę, słowo honoru. Szkoda. Ale teraz ja mam do ciebie prośbę. Znasz Sylwika, prawda? No pewnie. Powiedz mi, jaki prezent chciałby taki chłopak dostać pod choinkę? Ale tak, żeby się poczuł naprawdę szczęśliwy. Bo ja wiem, chłopakom to najbardziej pasują komputery i gry. A jakie gry konkretnie? Cześć, ty zwariował, Staszek. Mówiłam ci, żebyś się tu nie pokazywał. I jeszcze dziecko wysyłasz. Wstydziłbyś się. A co miałem robić, jak nie odbierasz telefonu i nie ma z tobą żadnego kontaktu? To my już sobie pójdziemy. Dziękuję wam, dziewczynki. Nie ma za co, do widzenia. Do widzenia. No wiesz co... Też sobie znalazłeś posłańców. Przecież te małe wszystko rozgadają. No to niech rozgadają. Ja nie mam nic do ukrycia. No tobie to się zawsze wszystko wydaje proste. No bo jest proste. O Jezu. Ja siebie kocham, ty mnie też. Tak, tylko że ja mam męża, a ty masz żonę. No, właśnie w tej sprawie przyjechałem. W styczniu jest to sprawa rozwodowa. Będę wolnym człowiekiem. I co z tego, Staszu? Czuśka, przeprowadź się do mnie. Teraz, już na święta. Ale jak? W jaki sposób? Normalnie. Wyjdziesz z domu, wsiądziemy do samochodu i pojedziemy prosto w nowe życie. Mm-hmm. Niczego ze sobą nie zabieraj, nawet wspomnij. Tak nie można, Staszek. A można inaczej? Musisz się po prostu odważyć i raz sama zdecydować o swoim życiu. Przecież ty zginiesz, jeśli ze mną nie uciekniesz. Jak ja mogę uciec? A Sylwik? Pojedzie z nami. Będzie miał swój pokój i wszystko, czego dusza zapragnie. Ale on tu chodzi do szkoły przecież. To się go przeniesie. A jak się Paweł nie zgodzi? Nie jest jego ojcem. Ale jest jego prawnym opiekunem. Nawet sobie nie zdajesz sprawy, do czego on jest zdolny. To co? Dlatego, że cię przypadkiem wydali za mąż za kryminalistę? To on, przez całe życie... On nie jest kryminalistą, on tylko... Po tylu latach od ręki jeszcze chcesz go bronić? Nawet wbrew oczywistym faktom. Bo widzisz, Staszek, ty tego nie rozumiesz. Widzisz, on... On też mnie na swój sposób kocha. A ty jego? Nie wiem. Czasem go nienawidzę, a czasami to po prostu mi jest go żal. Kobieto, przecież nie można tak żyć. Każdemu się należy odrobina szczęścia. Tobie i Sylwikowi też. A jak go w nowej szkole nie zaakceptują? Jak będzie samotny, to co? A jak go będą inne dzieci prześladowały? A prześladowania w domu to nie bierzesz pod uwagę? To się nie liczy? Ale ja się już kompletnie, Staszek, w tym wszystkim pogubiłam. Ja sama nie wiem, co ja mam robić. Tusiu, czy ja cię kiedykolwiek zawiodłem? Chociaż w najdrobniejszej sprawie. Co cię tu trzyma? Mąż, który cię bije? Teść, co cię śledzi na każdym kroku? Matka, która wiecznie zrzędzi, a nigdy nie pomoże? Bo ona też się martwi. Kto musi, niech się martwi. Kto może, niech się cieszy. Popatrz, mam tu kalendarzyk. Postawiłem krzyżyk 22. To jest piątek. Ten twój Paweł na pewno się ubzdryngoli z koleżkami i będzie leżał pijany. A my tymczasem bierzemy Sylwika i znikamy stąd raz na zawsze. Dajmy na to, w sobotę kupujemy choinkę, a w niedzielę nasza szczęśliwa trójka siada razem do Wigilii. Nie, Stasiu, nie odważę się. Czy ty nie rozumiesz, że nie masz innego wyjścia? Cicho! Ktoś idzie, to może być Paweł. A niech sobie idzie. Nie wchodź mu w drogę. Ale 22. Nie wiem, nie mogę. Dlaczego wy wszyscy tak mnie męczycie? Co ja takiego zrobiłam? Dlaczego? Był to 2363 odcinek powieści radiowej W jezioranach.